Z tymi monodramami moimi jest tak, że to się zaczęło 11 lat temu, kiedy przeczytałem książkę pod tytułem Teatr jednego aktora i po prostu pomyślałem zupełnie beztrosko, nieświadomie, że ja też tak chcę. To, co gram, to o czym robię monodramy, to jest to, co się nie mieści w mojej codziennej pracy i to jest to, co najbardziej chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, chcę rozmawiać z widownią. Ta rozmowa za każdym razem jest fascynującym wyzwaniem, takim spotkaniem oko w oko i takim spotkaniem bezwzględnym, bo za każdym razem niepowtarzalnym. Niepowtarzalnym, bo to jest tylko tak w danej sekundzie, w danym miejscu, o danej porze dnia i z danymi ludźmi po drugiej stronie. Ja uwielbiam to wyzwanie i robię wszystko, żeby to nie było tylko jakieś takie moje uwielbienie i tylko i wyłącznie spełnianie marzenia dla samego siebie. Cieszę się, że są ci, którzy chcą ze mną cały czas rozmawiać.